Żeby obliczyć tę całkę, to na początku zrobimy takie proste przekształcenie, mianowicie to dx. Zepchniemy za cały ułamek, czyli w liczniku zostanie po prostu 1, a w mianowniku będziemy mieli to samo, czyli sinus kwadrat x razy cosinus kwadrat x no i za całym ułamkiem piszemy dx oczywiście gdybyśmy wymnożyli to dx z licznikiem 1 razy dx to w liczniku dx czyli te dwa napisy są równoważne można zapisać tak taką całkę albo tak dzięki takiej postaci teraz możemy tę jedynkę w liczniku zamienić z jedynki trygonometrycznej na napis sinus kwadrat x plus Kosinus kwadrat x, czyli tak pozornie komplikujemy sobie trochę nasz przykład. Zamiast jedynki piszemy wzór wynikający z jedynki trygonometrycznej, ale to jest tylko pozorna komplikacja, ponieważ za chwilę każde z tych wyrażeń w liczniku, zarówno sinus kwadrat x, jak i cosinus kwadrat x, skrócimy z mianownikiem i rozbijemy naszą całkę na dwie całki. Przepiszmy mianownik dx to się równa, no i teraz właśnie rozbijamy naszą całkę na dwie całki. Możemy zapisać, że to się równa, całka, no i pierwsza to będzie sinus kwadrat x. Przypisujemy podzielić na mianownik i jeszcze oczywiście dx plus teraz druga całka, czyli nasz cosinus kwadrat x, podzielić na mianownik. I na końcu jeszcze, oczywiście, dx. To się równa. No i teraz każdą z tych całek możemy bardzo łatwo skrócić. Sinus kwadrat skracamy z sinusem kwadrat. Tu, oczywiście, zostają jedynki, czyli mamy całkę z wyrażenia 1 przez cosinus kwadrat x dx plus, a tutaj tak samo cosinusy kwadrat skracamy, zostają jedynki, czyli mamy całkę z wyrażenia 1 dzielone na. Sinus kwadrat x dx. No i na dwie takie całki już mamy gotowe wzory całkowe. To musimy zapamiętać, że całka z wyrażenia 1 dzielone na cosinus kwadrat x to jest po prostu tangens x plus jakaś dowolna stała plus teraz całka z 1 na sinus kwadrat x to jest minus kotangens x. Czyli tutaj będziemy mieli minus kotangens z x, no i jeszcze napiszmy plus c plus stała liczba, jednocześnie z tych dwóch całek napiszemy tą stałą, no i tu plus z minusem oczywiście daje minus, czyli możemy napisać ostatecznie, że mamy wynik tangens x minus kotangens x plus jeszcze stała c no i tyle jest równa nasza całka